Czekaj, tak, filmy 2 do obejrzenia, YouTube Kids, coś o dzieciach trzeba, obejrzmy to na szybko, co? 15 minutek na start, ECPU? No, zobaczymy, jako YouTube Kids to pewnie ta. Spartiatik! Robiłem o tym już film niespełna 3 lata temu. I przyjął się on bardzo ciepło, dlatego robię kolejny. Tak naprawdę robię go też dlatego, bo doszły mnie słuchy o kolejnych dziwnych treściach, które już dziś mogą widzieć... Ten materiał za mocny? On wyszedł przed chwilą, jak go widziałeś? ...widzieć twoje dzieci. Trochę się w tej sprawie zmieniło. Dzięki Legal za 20 lat. Dziękuję bardzo, witam, witam. Dzięki. Ale wcale nie tak duże, jak można by się spodziewać. YouTube Kids i ElsaGate to takie dwie połączone sprawy, które razem zostaną z nami do końca. Już spieszę z odpowiedzią, o co chodzi oraz dlaczego tak ciężko uchronić dzieci przed treściami dla nich zupełnie przeznaczonymi. Zapraszam do oglądania. Czy to za głośno? Kto ogląda YouTube'a? Wszyscy. Starsi, średni, młodzi, w skrócie mali i duzi. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I to jest problem, bo seniorzy często zamiast kliknąć miniaturkę swojego ulubionego, upatrzonego filmu, klikną przycisk kamera, a następnie opublikuj i mamy wtedy do czynienia z takimi kwiatkami. No nie wiem, czy dziś zobaczymy, no. O! Ale nie w tym rzecz, nie o tym jest film. To może być nawet całkiem słodkie i urocze. Nie siejmy tak zwanego ageizmu. Ale co nie jest słodkie i urocze, to sprawy bardziej młodszych użytkowników YouTube'a. Bo ci średni jakoś sobie w większości... Czy jak czarne będzie białe, to będzie... Czy jak czarne będzie białe, to będzie dziadkiem coś... Radzą. Ci najmłodsi nie są nawet często do końca świadomi tego, że dzieje im się krzywda, bo za 2 minuty. Ten prostokąt wypchany najnowocześniejszą technologią na świecie jest tak niezmiernie ciekawy. Szczególnie kiedy podaje ci go zmęczony rodzic, który nie ma siły się tobą opiekować. A tak to nie marudzisz, nie wydajesz żadnego dźwięku, tylko oglądasz. No właśnie. Co tak właściwie oglądasz jako znający 20 rzeczowników reprezentant pokolenia alfa? Sęk w tym, że różne rzeczy. Najróżniejsze rzeczy. Dzięki za 42 lata. Witam. Powaga. Niektóre kanały związane z aferą ElsaGate są starsze niż poszkodowani przez nią użytkownicy. Zostały założone w 2007 roku. Piekarni Pawelek. W czerwcu 2016 roku serwis The Guardian opublikował na ten temat bardzo interesujący artykuł, co te dzieci oglądają? Analizowane są poszczególne materiały będące serwowane najmłodszym z kanału Webs and Tiaras. Kanał ten pochodzący z Kanady, założony w marcu w roku pisania artykułu, niespełna 2 miesiące stał się 3. najczęściej oglądanym kanałem na całej platformie z wyświetleniami liczonymi w miliardach. Więc co się tam dokładnie znajdowało? Co robi aż tyle wyświetleń? Co się aż tak klika? Jako youtuber muszę to wiedzieć. To sprawa życia albo śmierci. Pieniądze generowane przez te miliardy wyświetleń mogą pozwolić takiemu człowiekowi jak mi na wynajęcie kawalerki w mieście powiatowym w Polsce na nawet kilka miesięcy. Otóż kanał ten prezentował materiały dla dzieci, w szczególności bajkowe księżniczki, stąd właśnie nazwa ElsaGate od księżniczki Elsa z Krainy Lodu, oraz superbohaterów z różnych uniwersów. Skibidi Toilet, no way! Toksyczną breję bezsensownych akcji. W artykule zauważono również istnienie innych, niemalże identycznych kanałów, takich jak The Superheroes Life czy The Kids Club. I to był dopiero początek. Ale porypane te filmiki, ty. Kanałów, takich jak The Superheroes Life czy The Kids Club. I to był dopiero początek tej istnej karuzeli śmiechu. W styczniu 2017 roku wietnamski kanał tego typu zbanował swoich widzów z Wietnamu po licznych głosach rodziców o tym, że to nie są treści przeznaczone dla dzieci. Właściciele kanału Hollow Knight jak oddaje, zarąbista gierka. Zostali następnie obciążeni karą finansową przez lokalne władze. Bo mimo błahości tematu, mimo z pozoru normalnych filmów tworzonych przez amatorów dla dzieci, na filmach często działo się coś więcej. To były często bardzo niewłaściwe żarty i aluzje nieprzeznaczone dla dzieci oraz wszelkiej maści sugestywne scenki. Poza tym jakieś dziwne kwestie ciąży, dziwne kwestie zastrzyków i lekarzy. No w każdym razie to musiało wydawać się bardzo ciekawe dla dzieci, bo one ciągle to klikały, choć nie powinny. Z biegiem czasu tego rodzaju kanałów i treści pojawiało się wyłącznie coraz więcej. I co gorsza, produkowane były jedynie coraz dziwniejsze materiały. Popularne postacie z kreskówek dla dzieci były już tym razem u dentystów w drastycznych scenach, a świnka Peppa w jednym materiale podpaliła dom. No takie różne klimaty, trauma na życie gwarantowana. Świnka Peppa robi Byli zatem całkiem zrozumiale wkurzeni. Jak na tak bezpiecznej platformie jak YouTube mogło pojawić się coś takiego na oczach ich dzieci? Ale nie wszyscy rodzice byli wkurzeni. Jeden samotny ojciec, Gregory Chisholm, postanowił skorzystać z nadarzającej się tylko raz w życiu okazji i prędko dołączył do rozpędzonego pociągu masowych wyświetleń, zakładając w taki sposób swój własny kanał ToyFreaks. Na tym kanale wraz ze swoimi dziećmi tworzył treści ponownie dziwne. Dzieci często płakały i wszystko było tworzone w bardzo dziwnych nastrojach. Dzieci te po prostu wyglądały, jakby nie chciały do końca się tam znajdować, jakby nie chciały brać udziału w materiałach, mówiąc najdelikatniej. A mimo to kanał ten w 2 lata zdobył 8 milionów widzów, będąc w setce najchętniej wyświetlanych twórców na całej platformie. I właśnie z tych powodów sprawę szybko nagłośniły gazety, czy różni celebryci jak Joe Rogan w swoim podcaście, czy H3H3 Productions na swoim kanale. ElsaGate, which was, you know, borderline hilarious, that parents were getting trolled into their kids watching really f***ed up like cartoons and shit. Lewis, what was the other one we watched? Oh, The Father. Yeah, The Father with the 2 kids, and it's really just creepy as shit. YouTube terminates ToyFreaks channel amid broader crackdown on disturbing kids content. To wszystko doprowadziło do ostatecznego zamknięcia ToyFreaks w ciągu niespełna kilku miesięcy po tym, gdy zrobiło się głośno. Filmy te popularne były również na chińskich platformach Tencent, Youku czy iQiyi. Były one tam bardzo szybko usuwane. W Chinach w sprawie ElsaGate wypowiadało się nawet Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sugerując zgłaszanie reaplaudów tych treści, które oficjalnie stały się nielegalne. I tutaj naprawdę chciałbym wam pokazać jakieś... Co to za emota? Bing chling. Co to w dupę jest? Przykłady miniaturek, czy tytułów, czy bezpośrednio tych treści. Ale nie mogę, bo boję się o obcięcie zasięgów i demonetyzację. I mój strach oznacza, że cała sytuacja zmieniła się na lepsze. YouTube jakoś z tym walczy, prawda? Tak? Pomyślicie sobie, że to bardzo dziwne, że dzieci mają dostęp do tych samych treści co my wszyscy i w każdej chwili mogą odpalić sobie, nie wiem, najnowszy odcinek Shop demaskuje. No i sęk w tym, że nie do końca tak jest, bo YouTube jeszcze na długo przed rozpętaniem się na dobre ElsaGate wyjątkowo skupiał się na zapewnieniu rodzicom kontroli, na daniu rodzicom opcji do zabezpieczenia tego, co widzą ich dzieci. Między innymi dlatego, żeby chronić dzieci i zapewnić im treści, które są przeznaczone wyłącznie dla nich, w 2015 powstało tak zwane YouTube Kids. Podstrona YouTube, na której treści od samego początku... streamy... Ej, zobacz! Ty, to jest Galactic Football jakieś? Miały być tworzone dla dzieci i z myślą o dzieciach. I właśnie tutaj jest pies pogrzebany, bo przez filtr algorytmów YouTube Kids bardzo często przychodziły też treści takie jak te z głośnego ElsaGate. I to zarówno w roku 2017... Ty, a po co dziecku dawać YouTube Kids? Po pierwsze, dziecko to wiesz co, żelazna... na start, nie? A po drugie, puszczasz dziecku Dragon Balla 1 milion odcinków, to do 18 nawet nie zdąży obejrzeć wszystkiego i już masz z głowy, rel? Jak i trochę później, w roku 2021, kiedy to znowu ilość tego typu materiałów rosła. Ale sprawy te na przestrzeni lat ucichły. YouTube zobowiązał się do lepszego filtrowania treści dla dzieci i udało się stłumić ilość tego rodzaju materiałów. A wiele filmów i kanałów natury ElsaGate zniknęło. I to wcale nie był jedyny problem YouTube'a w kontekście nieletnich, bo korporacja w 2019 roku dostała jakieś 170 milionów dolarów kary za niestosowanie się do Children's Online Privacy Protection Act. W skrócie COPPA. I od tamtego czasu, jeśli założycie nowy kanał i wstawicie swój pierwszy film, YouTube spyta się was, czy ten kanał jest przeznaczony dla dzieci. Ja mówiłem o GTA tą żelazną ręką. Przesyłać tam bajek czy piosenek dla dzieci, prawdopodobnie musicie kliknąć, że nie. Jeśli zaznaczycie, że materiał jest dla dzieci, utracicie możliwość zostawiania komentarzy pod waszymi filmami. Ponadto czeka was jeszcze kilka innych ograniczeń, w tym, choć to tylko moja teoria, ograniczone zasięgi spowodowane mniejszą ilością danych dla reklamodawców. Co z kolei, tutaj znowu moja teoria, może mieć związek z prostym faktem, że YouTube może używać waszego zaznaczenia do targetowania treści dla najmłodszych w algorytmie YouTube Kids, filtrując je w odpowiedni sposób i oceniając surowiej niż materiały przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Teoria ta ma tym bardziej... Dzięki Dragon EU. Siema garbaty, gdzie się skradać? Już 3 lata, idealny wiek, już 4 nawet. Dziękuję bardzo, Legion. I sens, że YouTube w porozumieniu z Federalną Komisją Handlu miał również możliwość dodania twórcom trzeciej opcji oznaczania filmów i kanałów, mieszana grupa odbiorców, ale z niej finalnie nie skorzystał. Jednak to nie ElsaGate było zapalnikiem, powodem kary dla YouTube'a. Było nią coś równie dziwnego. Chodziło głównie o to, że YouTube zbierał dane najmłodszych użytkowników poniżej 4 lata skradania. Dzięki Bombelson za 36 lat. Powaga już, powaga. Wykorzystywał je w swoich algorytmach, w szczególności tych dotyczących targetowania reklam. I wszystko to działo się bez zgody rodziców. Więc dane na temat zachowań nieletnich użytkowników były udostępniane reklamodawcom, co było niezgodne z ustawą COPPA. YouTube w tak zwanym międzyczasie intensywnie działał nad zablokowaniem wszelkiej maści filmów typu ElsaGate. W 2018 roku rodzice... 19 lat. Aj, ten YouTube zasrany. Wszystko by banował, a dzieciom wpieprza gówno do głowy. Wszystko się zgadza. Te uzyskali w taki sposób dostęp do specjalnego ustawienia, które umożliwiało pokazywanie wyłącznie filmów, które zostały manualnie zatwierdzone i dodane do dużej whitelisty. Ale mimo tego wszystkiego problem powrócił. I jakoś w 2021 w szczycie drugiej fali chwały ElsaGate powstał mój... Co to znaczy heszkę w meszkę? To chyba znaczy to samo co... Ryszki, szyszki. Pierwszy film na ten temat, bo znowu masowo zaczęły się pojawiać tego typu filmy dzieci i zaczęły być one niezmiernie popularne. Podejrzewa się, że nowo powstałe kanały zostały założone przez te same osoby, które paręnaście miesięcy wcześniej dostały bana za właśnie to samo. Jedyne co się zmieniło w nowszych filmach to postacie, były bazowane na innych kreskówkach. Tym razem materiały te bywały jeszcze bardziej dzikie niż oryginały. Co więcej, znaleziono również nowy sposób na ominięcie wszelkich blokad i przeszkód. Wystarczył prosty stream z Minecraftowych animacji, które nie są przeznaczone dla dzieci. To były bardzo sugestywne animacje, niemniej jednak stream, który był oznaczony jako przeznaczony dla dzieci. I wtedy już nikt nie zadawał żadnych pytań. Filmy praktycznie nie były filtrowane. Miniaturki były wulgarne, drastyczne, zboczone, a na czacie, który był włączony mimo, że treści były dla dzieci, spamowały boty reklamując strony z treściami dla dorosłych. Wolna amerykanka. Ale wkrótce i to się skończyło. I to wydawał się ostatni gwóźdź do trumny. O co tu chodzi? I świat byłby naprawdę piękny, gdybym mógł w tym miejscu skończyć ten film. Problem w tym, że życie nie jest idealne. Ale samo idealne nie są wszelkie systemy, które chronią dzieci przed filmami rodem z ElsaGate. Ja już nic nie rozumiem. Okazjonalnie, od czasu do czasu przez te skomplikowane, przemrane algorytmy, czasem potrafi prześlizgnąć się taki materiał, który nie powinien przejść tej kontroli i pokaże się na oczach twojego dziecka. I naprawdę ciężko to w pełni, tak w 100% wytępić. Hagiwagi, Pomni i wiele innych postaci, których już naprawdę nie kojarzę, bo żyję w kompletnie innej bańce informacyjnej niż wy od jakichś ostatnich 2 lat. Ej, to i samo był? Filmy rzekomo przeznaczone dla dzieci z 2023 roku. I YouTube rzeczywiście wydaje się coś z tym robić. Filmy i kanały tego typu są na bieżąco usuwane. Na stronie panuje jakaś moderacja, ale to nigdy nie będzie... Ty, ale po co dać dziecku oglądać YouTube Kids, jakie są milion tych różnych typu, wiesz, Disney, jak to się nazywa, te internetowe, wiesz, no przecież tam jest milion bajek i są na pewno lepsze niż, bo są też stare bajki, niż YouTube Kids, ty, po co to koło oglądać? Co jest? W 100% szczelne i perfekcyjne. I to nie jest jedyny powód, dla którego ElsaGate zostanie z nami na dłużej. To łeb bierze. Przeżywamy obecnie kolejną aferę, za którą w końcu ktoś odpowie. Przecież to łeb bierze, nie? Dzieciom. Squid Game, Red Light, Green Light, WC Battle. Co to jest? Killy Willy, Kissy Missy, Wedding, Huggy Wuggy. O kurde, miłość. Kolejną aferę, za którą w końcu ktoś odpowie. Bo w reklamach, zarówno na YouTubie, czy na Facebooku i innych platformach, często znajdują się treści naprawdę ostro walnięte. Już nawet do końca nie chodzi o jakieś sugestywne grafiki, a wprost informacje o śmierciach osób, w sumie barosz, które żyją, albo o innych aresztowaniach polityka Sławomira Mencena, czy pobiciach publicysty Wojciecha Cejrowskiego. I w taki sposób w niektórych reklamach Wojciech Cejrowski jest w niebezpieczeństwie. Warto było oglądać twoje słowa na żywo. Z różnych stron czy gier można znaleźć obrazki rodem z 2016. O kurde, co robią? Czyli samego początku afery. I wiem, że ciężko jest moderować każdy film przesłany na YouTube'a. A w końcu w czasie, gdy obejrzeliście ten film, do tego momentu na YouTube'a zostało przesłane ponad 1000 godzin treści. Ale moderacja reklam to nie może być takie trudne. Szczególnie, że reklamodawcy dosłownie... Ty, przez jakiś czas pamiętam, był tydzień taki, że takie porypane reklamy się wyświetlały z jakimś dymaniem. Nie wiem, czy to pamiętacie. Jakaś gier, to była jakaś gry reklama albo jakiegoś Tindera czy coś takiego. Ale taka porypane reklamy na YouTubie normalnie się wyświetlały. Nie wiem jak to przeszło. Pozdrawiam Coca-Cola. Znają bezpośrednio między innymi moderatorów, ale może w tym właśnie rzecz. My twórcy musimy się... Ale to na YouTubie te reklamy były. ...stosowywać do wielu coraz bardziej skomplikowanych, zmieniających się ciągle reguł i zasad i omijać każde przekleństwo czy bardziej kontrowersyjny temat w obawie o ucięte zasięgi czy demonetyzację. A ten kto płaci, ten zamawia melodię i na jego wybryki przymyka się... Jesteś drzewcu, nie wiesz jak go bić? Trzeba mu jaja zbić, lewo, prawo i potem jaja środek i będzie easy. Oczy. Wyobrażam sobie zatem zbanowaną reklamę, ale nie potrafię stworzyć w głowie reklamodawcy, który ma dożywotnie... Nie, czekaj, jak? W DS3, a ty DS3. A nie, to bij go po prostu w jaja. Będziesz widział, takie kokony ma na sobie. To na Google Ads, bo Google z powrotem bardzo chętnie przyjmą jego pieniądze, o ile dostosuje się chociaż częściowo do zasad. Wracając jednak bardziej do sedna, teorie na pytanie, dlaczego ktoś tak bardzo chce robić te filmy i pokazywać je naszym dzieciom, są dwie i obie są równie przerażające. Otóż albo chodzi o kasę, albo chodzi o znormalizowanie wśród dzieci pewnych zachowań i ktoś z bardzo złymi intencjami ma niesamowitą frajdę z ich traumy. Z innych ciekawostek odkryto, że wiele z kanałów powiązanych z aferą ElsaGate... Jakieś nowych bajek jest? Stary ciężej obejrzeć, bo... A nie wiem. Ja nie znam żadnych też nowych w sumie. Ale dużo jest takich, które warto oglądać. Na pewno da się oglądać. Nie wiem. Widziałeś Dark? Tak, będę grał po Hollow Knight, no. Ale to demo jest tylko. Bądź przejętych. Prawdopodobnie na rzecz reklamowania jakichś skamów lub aby spróbować zreaplaudować stare filmy. Pod ostatnim moim filmem na ten temat, który ukazał się 3 lata temu. Wiecie ile zmieniło się przez ten czas w moim życiu? Zdążyłem zrobić 30 fikołków, mieszkać w 2 miastach, stracić pracę 4 razy, naprodukować 200 filmów, kupić zieloną marynarkę. Jak ten czas szybko leci. W każdym razie pod ostatnim filmem na ten temat zostawiliście naprawdę masę ciekawych. A no jest coś takiego, mam nadzieję, ale nie oglądałem tego nigdy. Samo, więc zachęcam do łapki w górę i subskrybowania, ale myślę, że tutaj sobie przeczytamy te ciekawsze, bo... Mówią one same za siebie. Sama jakieś kilka lat temu pamiętam, jak oglądałam te filmiki z Elzą i Spidermanem. Te dziwne operacje i tym podobne. Bardzo się tego bałam, pamiętam. Pamiętam, że kiedy byłem już trochę starszym dzieckiem, oglądałem dużo tego typu treści. Rodzice mi mówili, że w pewnym momencie groziło mi wydalenie ze szkoły czy tam z przedszkola, bo bardzo dużo przeklinałem i próbowałem robić krzywdę. Rzeczy, które na tych filmach były pokazywane jako bardzo śmieszne żarty, innym, często młodszym dzieciom. Serio. Umiałem siedzieć po kilka godzin przed tabletem i oglądać te filmy. Aj dobra, to jest chyba ściema, bo ja oglądałem bajki typu Struś pędzi wiatr i potem nie zrzucałem koledze na głowę fortepianu. Coś tu skamują. Czasem nawet z rodzicami, którzy nie widzieli w tym nic złego. Sam pamiętam, jak mój młodszy brat oglądał takie dzieła. Powtarzałem rodzicom, żeby zobaczyli kiedyś, co on tam ogląda, mówiąc, że to, co się tam dzieje, to najgłupsze i najbardziej nie dla dzieci rzeczy, jakie są tylko w stanie sobie wyobrazić, ale oni powtarzali, że to tylko filmiki dla dzieci i że ja sam nie oglądałem mądrych rzeczy, gdy byłem dzieckiem. Do czasu, aż nie zmusiłem ich kiedyś do obejrzenia filmiku, gdzie występują ludzie przebrani za postacie z kreskówki dla dzieci, Pijamersi, w którym, jeśli dobrze pamiętam, jednej z postaci śniło się, że reszta chce ją zamordować, czy coś takiego. Jak byłam młodsza, to oglądałam tego typu filmy i do teraz mam traumy. Wyobraźcie sobie, że oglądałam to coś jak miałam 7 lat, jak YouTube Kids jeszcze nie było. A ja kiedyś oglądałem tego ojca i wszystkie animacje, już wiem czemu mam zrypaną psychę. Błagam, nie. Przypomniało mi się, jak w wieku około 6 lat to oglądałam. Tak, Quintano. Kiedyś miałem między 5 a 8 lat, doświadczyłem ElsaGate. Dzisiaj mam z tego bekę, a wtedy nerwowo wyłączyłem telefon i miałem koszmary. Te filmy były inne niż stereotypowe ElsaGate. Wtedy na YouTube zwykłym, jak oglądałem kucyki, nagle wyskoczył odcinek, w którym jeden pił łańcuchową. Nie, no ja oglądałem Happy Tree Friends, jak miałem 10 lat. O czym oni pieprzą? W sensie rozumiem, że to ryje beret tym dzieciom. Ale bez przesady, ty, no ja nie obdarłem kolegi ze skóry kiedyś. Mimo, że w tej bajce tak robili. Ja bym nie dał rady żywego kurczaka ubić siekierą, a co dopiero człowieka. Co oni pieprzą? Nie, to musi być skam. To musi być skam, przysięgam ci. Ja rozumiem, że to ryje beret potężnie, bo, ale bardziej z takiego względu, że tam nic nie ma, poza tym, że jest kolorowy obrazek. A w bajkach kiedyś, pamiętam, były jakieś tam zawarte rzeczy, takie wiesz, ponadczasowe jakieś wartości i tak dalej. Chyba to jest największy minus tych bajek. Bo tak to nie wiem, no. Po prostu takie gówno, co się świeci i dziecko się w to wpatruje. Ale nic poza tym chyba. Nie wiem, tak szczerze. Była jeszcze ta gra, co Rojo dużo nagrywał, co trzeba było przejechać mapę, by dojechać, by postać dojechała chociaż... Okej. Czekaj, chociaż głową? Nie, nie znam. Happy Wheels, to nie wiem, czy grałem w to. Ja Roja mało oglądałem. Ja ogólnie nie oglądałem YouTube'a, jak miałem 10 lat w sumie, ale jak w sumie ty quit to też się, ale... No... Ale oglądałem jakiś Happy Tree Friends, to chyba było najbardziej porypana bajka z takich z kiedyś. Nie wiem. Nie wiem, tak szczerze. Czy to aż tak ryje głowa? Także tym akcentem dziękuję bardzo. Przecież ja się zastanawiam, bo jest kontrowersyjny na przykład jak Adolf tańczy z tą Elzą z Krainy Lodu, nie? Bo były te bajki, pamiętam. Tylko, że to jest dla nas popieprzone, ale nie dla dzieci, bo przecież dzieci nie wiedzą, kto to jest Adolf H. One znają tylko Elzę. Więc dla tych dzieci to nie jest kontrowersyjne, to nie mieszaj w wełbie, bo nawet nie wiedzą, co to jest za postać. To może za parę lat, jak się dowiedzą i tak... No way, co jest? I potem tak, wiesz, odkrywają prawdę, jak Gandalf, co pojechał dowiadywać się o tym pierścieniu Saurona, Władca Pierścieni. Tak czyta jakieś stare księgi o Adolfie, potem się weźmie za jego książkę. Minecraft. Znasz? Ty, no, nie wiem tak szczerze, no jest to popieprzone ogólnie, ale bardziej dlatego chyba, że po prostu jest kolorowy obrazek, który poza tym nic nie ma. Tyle, ale tak to nie wiem, to jakieś traumy, no ciężko im powiedzieć. Ale jakbym miał wybór, czy by dziecko oglądało Dragon Balla, czy to gówno, to Dragon Balla bym wybrał zawsze. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.